Cześć, witajcie, ja jestem Nikolas888 i witam was w następnym odcinku. Zagrajmy Spyro 1. W poprzednim odcinku przeszliśmy tą mapę tutaj. Tą brudną mapę tutaj wszędzie przeszliśmy. Tylko nie, co jedno co nie ogarniam to. Nie wiem gdzie to mogę znaleźć klucz do tego tutaj. Będę musiał szukać. Ale najpierw pójdziemy do Kreja i pójdziemy do następnego świata. Jeden z moich naprawdę ulubionych. Dlaczego ulubionych? Zobaczycie teraz. Entering Dreamweaver's World. Kocham tę mapę, kocham. Nie tylko z powodu muzyki. Tak, to jest świat. To się nazywa świat. Dobra, idziemy dalej. To są właśnie takie gobliny. I tam jest taki gościu, co strzela takim laserem, co ich zmniejsza po prostu. Co widzieliście przed chwilą. Tych małych można załatwić tak. Tak. A tych wielkich już nie. Znaczy, tych wielkich tylko spalaniem, a te co mają takie uzbrojenie, tylko można tym rozwalić. I tylko jak są mało oczywiście. I tu trzeba naprawdę uważać, że tutaj jest, można naprawdę łatwo spaść. O, dziękuję. Idealnie. Okej. Okay. Tam działa następny smok, tutaj muszę uważać. Okej. Okay. Co to za świat? Haunted Towers. Okej, tam to zaraz pójdziemy. Najpierw musimy tutaj te światy przejść. Ten świat. Co on robił wtedy? On się wydaje, bo on jak się go atakuje, to coś się aktywuje. Tak mi się wydaje. Kogo i dostać, to jest taka sprawa. No, dobra. Najpierw musimy odblokować tego smoka. Mazi. The fools you see in this world are invincible, but that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. 57 smoków już mamy. Trochę dla Sparksa, jedzenie zbieramy najlepiej. Tam jest ten goblin. Tylko że to wszędzie są te monety. A za tym coś jest? Nie, okej. Więc tak, jak się układ aktywuje, to się robi timer. A no aha, dobra. I wszystko jasne. No bardzo ciekawy świat. Jest to chyba przedostatni świat przed światem bossa. Mi się wydaje. A gdzie ty latasz? Dobra. Pójdziemy teraz tam. Bo musiałbym się spytać tego balonisty, co potrzebuje, żeby przejść do bossa. Musiał go spytać. Opa. Okej. Okay. A to jest taki laser, co robi po prostu z nich małych dzieci. Hater. Ja żartuję. Aha, no ich właśnie nie można, blokuje mi drogę. Dlaczego miałem? To jest fajne. Okej. Okay. Tam jest ten balonista. Klik, uciekamy. Okej. Okay. Smoka też weźmiemy. Latif. Welcome to the Dreamweavers, young one. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there.
No cudze wam nie mogę to wyjaśnić, co sam powiedział, gdyż mój angielski taki przepiękny jest. Okej, okay. Bóg mnie okarał, bo nie mam angielski. dobra, mniejsza z tym. Teraz panę do wody, to było jasne. No, okej. Okay. Są następne monety, będą tak, następne monety. To też, okej. Okay. Droga do tego balonista jest tamta. A żeby tutaj przejść, będę musiał go jednak zabić, tamtego gościa. Dziękuję. Ach, jak mi ułatwia życie. Ja nie wiem, dlaczego to robi. Ta inteligencja tutaj. Wiedziałem, by tamten gościem, to bym po prostu bym go nie wpuścił. I gotowe. No i gotowe. A tutaj jest balista. Siema balista Amos. Nice job collecting so much stolen treasure, but beware Spyro. Gnasty's world is not the most friendly place you will find. Czyli świat Gnastiego nie jest za bardzo przyjazny miejscem, nie jest przyjaznym miejscem, które znajdziesz. A już mogę tam iść? Już mogę iść? No nie! Ja nie chcę tam jeszcze iść. Enduring Knastic World. Dobra, wracamy, wracamy. Koniecznie wracamy. I będzie spoiler, o nie. Spoiler, spoiler! Ach. Sorka. No dobra, to jest świat Gnastiego, ale ja chcę wracać. Jak się tu wraca? A, tutaj, okej. Okay. Tutaj później przyjdziemy. Najpierw musimy do Dreamweaver znowu. I muszę tam przejść parę rzeczy. A przecież chcę to przynajmniej przejść tą grę. No, jak najwyżej. No, jak najwyżej pod 100%. Wiem, że mi się to nie uda, bo to są takie zakamarki czasami, to wiecie. Ale dobra. Najpierw idę do tamtego gościa. Wow. A fajnie, że go mogę tak rozwalić. No. Klik. A, to są te timery? Nie. A już gadam jakiś timer, nie wiem. Raz, dwa, trzy. Oła. I na górę, i idę do ciebie, kochanie. Halo. Dzień dobry. No cześć. No i opanowałem. I teraz tak, tam są te... Te babcie tam, więc muszę to jakoś poruszyć. A, okej. Okay. To... ale no cóż, muszę trafić. Cyk. I cyk. Fajnie, że też w tej broni, że mało to celowanie. Samo celuje. Zikomo. On też celuje. Hello, Spyro. Cześć. Nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty nork. Właśnie będziemy testować. Tostować Gnastiego. Tost z herbatnikiem. A co? Nie wiem, zobaczcie. Już jakieś tosta gadam. Okej, okay, idziemy dalej. To było chyba wszystko, nie? A nie, musimy tam jeszcze iść tam, gdzie były te zakamarki. No. Gdzie były te babcie. Cyk, tu sobie pójdę. I teraz jump. Później pójdziemy tutaj na te inne światy. A później idziemy do świata Gnastiego. Dobra, ciekawe co na górze jest, już nie pamiętam co to na górze jest. No, wejdź. Okej.
A, okej, okay, rozumiem. No, chodź tu. O, szybko, szybko. No. Okej. Okay. Trzeba być tutaj szybki. Jest na czas. Okej. Okay. Cyk. Ice Flight. Ice Flight chyba jest ten. Ja tam w ogóle nie pójdę. Nie, nie, nie. Ogólnie ja też nie przepadam za takimi, gdzie trzeba tam zawody i właśnie to jest coś takiego. Takie zawodnicze i takie coś. Nie lubię. Tutaj jest Dark Passage. Uuu, to też jest bardzo fajne miejsce. Zobaczycie dlaczego. Ciekawe przynajmniej. Tak, to jest fajne miejsce. Kocham to. Więc tak, patrzcie, tam są. Tam jest taki piękny piesio. Już nie jest piękny piesio. Jest piękny piesio? Nie ma pięknego piesia. I to wszystko się dzieje z powodu tej latarki. I no. I można rozwalić tak. No. Rozwalę go. A czy w ogóle zmienia? Czekajcie, muszę zobaczyć, czy on się zmienia. A, zmienia się, okej, okay, rozumiem. Okej. Okay. Pies, co ty robisz? Nieładnie. No, co ty robisz? Jaki żuk mnie atakuje. O, nos mi spędzi. Zawsze tak mam, jak nagrywam, to nos mi spędzi. O, Boże. Dobra, następny smok. Kesia. The enemies here can be quite frightening, but you should watch the I'd rather blame the fools. Now you're thinking. 60 smoków już mamy uratowanych. O. To było takie jasne. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Wow. Dobra, no zapal tą świecę, no. He, co to było? Czyżby jak atakują, to... No, nawet celować nimi. Okej, okay, następne psieki. No chodź, pies. Stój. Cyk. Chodź tu. A. Dobra. No okej. Okay. Rozglądnę się tutaj na chwilkę, bo tu może jest jakiś... jakiś sekret. Azizi. Thank you for releasing me. Dużo tu smoków jest, powiem wam. Opa! No i mnie zjadł, to nieładnie. No, no, no. O. Czek. A już nie mam HP. Źle. Bardzo źle. O, to też jest źle. Dobra. No jeszcze jeden szlab, dawaj. Cyk. Gdzie to znajdę na szybko HP? Tam znajdę HP. Dam radę tam. Dobra. A, spoko, dam radę. To badajcie wszystko, co macie. Chodź. Okej. Okay. Wracamy na górę. I zobaczymy, co trzeba dalej porobić. Ten świat dosyć
duży. Ma pro, no, jest taki jak labirynt podobny. Na szybko. A to nie mogę iść, kiedy. No. O, o. Siad. No. O, okej. Dobra, spoko, spoko. Okej. HP, HP. Życie.